Tradycyjnie już w Nowym Roku witam w kolejnym filmie z serii Sztuczna Inteligencja i jak ona wpłynie na rozwój ludzkości, co nas czeka w przyszłości. Te filmy nie są o najbliższej przyszłości, czyli na przykład o samochodach autonomicznych, o tym jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy i czy stracisz swój zawód. Takie filmy też nagrałem i one są na playliście Sztucznej Inteligencji. Nie prezentuję też tutaj żadnych wzorów ani żadnych algorytmów. To są filmy z gatunku pogadanki, które mówią o głębszych kwestiach, o takich bardziej filozoficznych kwestiach. I te filmy się tak szybko nie zdezaktualizują, bo dotyczą troszkę dalszej przyszłości. One też stanowią pewną całość, także warto je oglądać w kolejności. Pierwszy, drugi, no i ten jest trzeci. W pierwszym filmie opowiadałem o tym, co odróżnia sztuczną inteligencję od człowieczeństwa, bo ludzie tak usilnie. Starają się, szczególnie niektórzy ludzie, usilnie starają się udowodnić, że sztuczna inteligencja nigdy coś tam, nigdy nie dorówna człowiekowi w jakichś aspektach. No i wymyślają najróżniejsze kryteria, które powodują, że człowiek jest na piedestale i zawsze będzie najlepszy. Także w pierwszym filmie rozprawiłem się z tymi kwestiami, no jakoś tak opowiadając, gdzie sztuczna inteligencja może dotrzeć, a gdzie prawdopodobnie nie. No i też jak jakoś tak obiektywnie. Zdefiniować te różne kwestie, które czasem no, zaraz wam przeczytam, jakie są. Są dosyć takie powiedzmy, luźno zdefiniowane i każdy ma swoje własne, prywatne, subiektywne zdanie na ten temat, co w ogóle dany termin oznacza. Mówiłem na przykład o czymś takim, jak inteligencja, znaczy, że człowiek będzie wiódł w inteligencji, moralność, wolna wola. Mm. Wolna wola skontrastowana z losowością albo z determinizmem, w ogóle te wszystkie kwestie powiązane ze sobą. Dusza, tak, była kwestia duszy, świadomość, no, wszyscy o tym mówią, umiejętności ciała, czyli jakaś taka zwinność, w ogóle interakcja ze światem zewnętrznym, adaptacyjność biologiczna, celowość, takie kwestie. To był pierwszy filmik, także jeżeli chcecie o tym posłuchać, to ten filmik się zupełnie nie zdezaktualizował. I zapraszam do obejrzenia właśnie tego pierwszego filmiku. One, te wszystkie filmy są na końcu playlisty Sztuczna Inteligencja. Playlista nazywa się Sztuczna Inteligencja, jest na tym kanale, możecie tam tą serię filmów znaleźć. Wcześniejsze części na tej playliście to są konkretne informatyczne algorytmy sztucznej inteligencji. Natomiast rok temu no, mówiłem o wielu różnych kwestiach, odpowiadałem na Wasze pytania, ale między innymi skupiłem się na kwestii wolnej woli czyli czymś, co już. W tej pierwszej części się pojawiło, ale tak troszkę po łebkach to potraktowałem. Natomiast właśnie rok temu opowiadałem więcej, nawet pokazałem taki fragment kodu <noise> w jakimś języku programowania, który pokazuje, jak bardzo pojęcie wolnej woli jest źle osadzone i właściwie nie wiadomo, co to miałoby do końca znaczyć. No, oczywiście każdy może mieć tutaj własne zdanie, ale wiele osób, które tak bardziej formalnie i konkretnie podchodzą do tej kwestii. Widzą tutaj pewien niedostatek, niedostatek tej definicji. Także to były te dwa poprzednie lata, a dzisiaj po pierwsze poczynię kilka uzupełnień do tego, co powiedziałem w poprzednich latach, a poza tym wiodącą częścią tego odcinka będzie osobliwość technologiczna, czyli Technological Singularity, mówiąc po angielsku. No, i zanim przejdę do tego tematu, obiecane uzupełnienie do poprzednich części. Najpierw uzupełnienie do tej pierwszej części, gdzie opowiadałem o tym, jak sztuczna inteligencja odróżnia się od człowieka i co też ludzie nawymyślali, żeby pokazać, że człowiek jednak jest inny, a tak naprawdę lepszy. <laughs> to najczęściej przyświeca właśnie ludziom, którzy tak argumentują, ale człowiek jednak to. Otóż ostatnio zupełnie przypadkowo usłyszałem dwa ciekawe pomysły, dwie ciekawe tezy właśnie na to, co może odróżniać i co może czynić człowieka wyjątkowym w porównaniu do sztucznej inteligencji, oprócz tych wszystkich rzeczy, które już wymieniłem Wam przed chwilą szybciutko, no i które dokładniej omówiłem w pierwszej części tej serii, mianowicie te dwa nowe pomysły, które przypadkiem ostatnio usłyszałem. To po pierwsze nadzieja może od razu powiem, co myślę na temat tej cechy człowieka i jak ona się ma do sztucznej inteligencji. Więc nadzieja to jest jedno z tych wysokopoziomowych określeń, które dosyć trudno byłoby sformalizować, ale jeszcze jest w miarę precyzyjne. Natomiast ono wpada do worka tych wszystkich umiejętności, czy tych wszystkich doznań, tych wszystkich własności człowieka, takich jak na przykład miłość, jak na przykład kreatywność, jak na przykład współczucie czyli niewątpliwie jest to coś co jest bliskie człowiekowi i w pierwszej takiej naiwnej, w pierwszym naiwnym odruchu jeżeli ktoś nie zajmuje się sztuczną inteligencją no to oczywiście wydaje mu się że oj gdzie tam maszyna mogłaby przejawiać coś takiego jak nadzieja sztuczna inteligencja i nadzieja się nie łączy jakoś natomiast Dwa spojrzenia, jak zwykle, na tę kwestię. Po pierwsze, wyobraźmy sobie sztuczną inteligencję, którą tworzą ludzie, którą, pro programują, którą programują ludzie. No więc oni mogą zaimplementować, czy jakoś wbudować w ten twór sztuczno-inteligentny nadzieję w takim rozumieniu, jaka jest specyficzna i znana ludziom. Czyli to będzie ludzka nadzieja sztucznie wbudowana, syntetycznie, zaprogramowana w tym tworze sztuczno-inteligentnym. No i może to nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażali, że och, to co to za nadzieja, skoro ludzie to zaimplementowali. Tak samo, jak ludzie mogą zaimplementować miłość, kreatywność i tak dalej. No ale ktoś może powiedzieć, że to jest jakby sprzeczne w ogóle z istotą ty, tych Własności czy tam uczuć, no bo przecież to powinno jakoś tak samo spontanicznie z własnej woli, właśnie powstać, więc. No, Okej, okay, to ja tylko mówię, że to jest taki pierwszy, pierwszy rodzaj nadziei, która może zaistnieć w sztucznej inteligencji, rodzaj zaimplementowany i wbudowany przez człowieka. Natomiast ten drugi, który być może zaspokoi właśnie krytyków, to nadzieja powstała w wyniku jakiegoś samoczynnego procesu który ktoś kiedyś uruchomił, na przykład jakiś proces ewolucyjny w symulowanym środowisku. No i tam samoorganizacja wzrasta, byty się komplikują, coś tam się wśród nich dzieje i teraz czy to jest nadzieja, czy to nie jest nadzieja. No już takich przykładów podawałem wiele, tak? Czyli ta druga droga, gdzie być może krytycy poczują się zaspokojeni, a z drugiej strony powiedzą, no ale skąd my wiemy, że to jest nadzieja? One coś tam robią, one tam sobie żyją. Może Wam pokażę tutaj taki właśnie przykład symulacji, którą rozwijamy od wielu, wielu lat i jeszcze o niej będzie i już pewnie nieraz ją widzieliście, gdzie mamy jakieś tam sforki, które bez jakiegoś. Ściśle narzuconego prostego kryterium ewolucyjnego, typu no, nie mierzymy tam na przykład inteligencji czy wielkości sieci neuronowej, one po prostu muszą przeżyć w tym środowisku. To środowisko jakieś tam jest, są jakieś ograniczone zasoby, te stworki opisane są jakimś kodem genetycznym, który nie ma narzuconych jakichś jawnych, hmm. małych ograniczeń, typu, że sieć neuronowa to będzie nie większa niż, niż 500 neuronów, tak? to mogą być miliony, miliardy neuronów. Ten proces może odpowiednio długo trwać, coś tam się będzie działo, one krzyżują, mutują, współdziałają ze sobą, mogą się komunikować. No i tutaj mamy jakiś przykład bardzo prostej sieci neuronowej. Może włączę tylko tą wizualizację, taką bardziej namacalną. No właśnie, mamy stworka, mamy sieć neuronową, którą może tutaj trochę powiększę. Coś tam w tej sieci neuronowej się dzieje, płyną jakieś sygnały. No i teraz wyobraźcie sobie, że tu są miliardy neuronów i że to wszystko powstało w wyniku ewolucji. I czy jest tu nadzieja? No chyba nawet jakiś taki żartobliwy przykład podawałem, tutaj o w kabelku numer 570 224 płynie sygnał, który nazywamy nadzieją, tak? To jest, no, nadzieję albo tam czymś innym. No to czy miłością, no to jest właśnie kwestia interpretacji. Oczywiście, że to nie płynie w jednym kabelku. Oczywiście, że to są bardzo rozmyte terminy, ale przecież tak samo jest w ludzkim mózgu i w ogóle z analizą ludzkich osobowości, z neuroobrazowaniem i w ogóle neuronauką, że to wszystko nie jest kwestia jednej liczby, tak jak może ktoś chciałby sobie to wyobrażać. Takie to mam podejście do sztucznej inteligencji i nadziei, że może występować dwojako, albo wbudowana, albo powstała. Samodzielnie, albo oczywiście wszelkie hybrydy i jakieś kombinacje tych dwóch podejść, czyli może być albo prawie wcale nie wbudowane, no bo tutaj też można powiedzieć, e, ale człowiek położył podwaliny pod to całe środowisko, które wygląda tak, a nie inaczej. No tak, yy, jakieś tam. Oczywiście bardzo dalekie są te podwaliny od nadziei, czyli nie można powiedzieć, że człowiek wbudował w te stworzki nadzieję, ale niewątpliwie stworzył świat. <grym> tak jak być może ktoś stworzył nasz świat, albo on jakoś zaistniał. Także, no tak, są jakieś reguły, ale teraz, czy twórca naszego świata można powiedzieć, że wbudował w nas nadzieję? No to już bardziej skomplikowana kwestia. Może w tym filmiku nie będę się w tę stronę udawał, bo filmik trwałby nie wiadomo ile godzin. Druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, to takie drugie kryterium, czy drugi pomysł na to, co odróżnia ludzi od sztucznej inteligencji, to jest to, taki trochę żartobliwy pomysł że po czym poznać sztuczną inteligencję? Po tym, że nie uchyla się od pracy, czy nie unika pracy. <laughs> no to wiele mówi o człowieku tak naprawdę. Czyli można powiedzieć, że nie jest leniwa, tak? Tak by to można jakoś sparafrazować albo troszkę odmiennie określić. No i teraz, czy to jest dobre kryterium? To kryterium z kolei połączyłbym z tym, o czym też już wcześniej wiele razy mówiłem, między innymi właśnie w tym pierwszym filmiku, że niektórzy ludzie sobie wyobrażają, że sztuczna inteligencja jest dlatego gorsza od człowieka, że się nie myli. Czyli mamy kalkulatorek, kalkulatorek nigdy się nie myli i dlatego to odróżnia wszystkie sztuczne byty od tych prawdziwych, że one są doskonałe w pewien sposób, bo zostały stworzone przez inteligentne byty, no a te naturalne to są takie rozmemłane. I raz działają tak, raz działają inaczej. Ogólnie trudno je opanować i trudno je przewidzieć. No i to jest też strasznie słabe rozumowanie. No bo, po pierwsze, sztuczna inteligencja dlatego nie uchyla się od pracy, od roboty, że ludzie przecież tak ją zbudowali, bo tak chcieli. Ale, czy ludzie nie potrafiliby zrobić sztucznej inteligencji, która się uchyla od roboty, i czy nie potrafiliby zrobić kalkulatorka, który raz na jakiś czas się myli, albo który mówi: Nie, dzisiaj nie mam ochoty wykonywać Twoich obliczeń, przyjdź do mnie jutro, dzisiaj jestem zmęczony. No oczywiście, żeby potrafili, tak? Także, no jest to jakiś taki, mm, powiedzmy, pierwsze przybliżenie, ale na pewno nie jest to taka unikatowa cecha, której sztuczna inteligencja nie mogłaby mieć, że ona się nie może uchylać od roboty. No a w szczególności te byty, tak? I znowuż kwestia lenistwa, tak? No oczywiście, że mm, lenistwo jest pewnym sposobem na optymalizację swojego wysiłku, minimalizację swojego wysiłku. I oczywiście... Mm, jeżeli cokolwiek można zyskać, tak, na przykład taki robot by sobie pomyślał, jeżeli tego nie wykonam, to mniej się zużyję, a jeżeli mniej się zużyje, to być może będę maksymalizował jakiś taki inny cel, tak? Na przykład rzadko będę naprawiany, albo będę dłużej funkcjonował, czyli lenistwo, czy odmawianie pracy w imię minimalizacji swojego wysiłku, albo może spowodowanie, że ktoś inny, że samo się zrobi, że ktoś inny to wykona, i tak dalej, jest często dosyć racjonalne. No ale w takich środowiskach, oczywiście, droga do lenistwa czy do odmawiania pracy jest zupełnie inna niż to, gdyby inżynier wbudował w swój program funkcję lenistwa czy funkcję unikania pracy. Także jeden, i drugi pomysł jest ciekawy z tą nadzieją i z tym unikaniem pracy, no ale sami widzicie, że to nie są pomysły, których chcielibyśmy. Używać w kontekście, a sztuczna inteligencja nie potrafi, albo że, że my nie potrafimy zbudować takiej sztucznej inteligencji, bo i potrafimy zbudować z nadzieją inteligencję, i potrafimy zbudować leniwą inteligencję sztuczną. No i w obu przypadkach te fenomeny, czy te zjawiska, te własności sztucznej inteligencji mogą spontanicznie powstać, choćby w wyniku odpowiednio długo trwającego takiego ewolucyjnego procesu. To było uzupełnienie części 2018. Czyli pierwszego filmiku, teraz uzupełnienie filmiku sprzed roku. Do filmiku sprzed roku mam kilka szybkich uzupełnień, także w jakiejś przypadkowej kolejności. Po pierwsze, tam dosyć dużo mówiłem o tym, że naukowcy są tacy zachowawczy, że mogą sprawiać wrażenie takich nieśmiałych w formułowaniu swoich poglądów. I tam pod koniec, jak odpowiadałem na różne wasze komentarze, to między innymi powiedziałem, tam chyba ktoś o coś chciał się ze mną założyć, i ja powiedziałem, że jestem naukowcem, i w związku z tym, jeżeli mm, jakieś przesłanki się zmienią i świat powie inaczej, no to ja oczywiście przekonam się do tej słuszniejszej koncepcji, a nie będę tkwił przy jakiejś własnej. I to wszystko, co powiedziałem, tak później, jak sobie słuchałem tego filmiku, to zdałem sobie sprawę, że to może. Można odnieść takie wrażenie, że naukowcy to tak jak trzcina na wietrze, tak? Że zupełnie nie mają własnego zdania, właściwie po pierwsze nie mają swojego silnego zdania, a po drugie w każdej chwili mogą zmienić swoje zdanie. To jest prawda, że mogą zmienić swoje zdanie w momencie, kiedy okoliczności pokażą, że nie mieli racji, no i to dobrze o nich świadczy oczywiście, jeżeli zmienią zdanie. Natomiast rzeczywistość jest dokładnie odwrotna, w tym sensie, że naukowcy bardzo rzadko zmieniają swoje zdanie, jeżeli są prawdziwymi ekspertami. Bo dopóki nie są do czegoś przekonani, no to właśnie oni nie, nie powiedzą na pewno, że oni myślą coś tam, coś tam, więc bardzo, bardzo rzadko, czasem nigdy w trakcie życia naukowiec nie zmienia swojego zdania. Nigdy, ani razu. Tak? Bardzo rzadko Zdarzałem się jakieś takie spektakularne sytuacje, że ktoś był proponentem jakiejś jednej idei, i potem nagle musiał spektakularnie, publicznie na przykład przyznać się i powiedzieć: Słuchajcie, myliłem się. Także właśnie jeżeli jest się ekspertem w jakiejś dziedzinie, to widzi się wiele lat do przodu i doskonale, doskonale widzi się, które rzeczy są pewne, a które rzeczy są dyskusyjne, spekulacyjne, spekulatywne no i mogą się jeszcze zmienić. I w tych rzeczach oczywiście nie ma się silnego zdania, no bo jest się ekspertem, tak? Także, także to byłoby jakieś fałszywe mniemanie, gdyby ktoś wyniósł właśnie takie wrażenie, że że naukowcy to jak ta i mogą w każdej chwili bez, bezwstydnie, że tak powiem, jednego dnia mówić coś, a drugiego coś innego. Potem był taki komentarz, który dosyć dokładnie omówiłem. To był też długi komentarz, jak widzicie, właśnie sprzed dwóch lat, o tym, ile informacji w genotypie. Wystarczy, żeby coś tam zakodować. Więc tutaj tylko takie drobne uzupełnienie, że tutaj mówimy o jednym kilobajcie informacji. I czy to nie dziwi nas, że tak zwięzła jest informacja, czy tak mało informacji wystarczy w genomie, żeby opisać pewne skomplikowane zachowania czy pewne umiejętności organizmów. No ale pamiętajmy, że po pierwsze genom stanowi całość. Tam jest chyba, jeżeli nie, nie było analogii do systemu operacyjnego, może była, może ja ją wymyśliłem. W każdym razie chodzi mi o to, że no to są właśnie pewne warstwy. No i równie dobrze mógłbym powiedzieć, że w Pythonie za pomocą jednej linijki albo za pomocą paru znaków to mogę wywołać ymm, jakąś super skomplikowaną funkcję i nauczyć jakąś głęboką sieć neuronową z trylionami neuronów, a wcześniej tylko za pomocą 17 znaczków zaimportowałem jakąś bibliotekę. Tak, Także to absolutnie po prostu... No, jest nieporównywalne, tak? Bo właśnie zależy to od tego systemu operacyjnego, od tych wszystkich pośrednich warstw, które coś tam robią, warstw. No więc m, już pomijam też fakt, że ta ostatnia warstwa jest zupełnie inna, bo tutaj mamy jakiś procesor, który ma jakiś zestaw instrukcji, a tu mamy jakiś świat molekularny, jakiś tam cząsteczek, jakąś chemię, a pod spodem fizykę, tak, o ile tak można powiedzieć, że pod spodem. Także jeżeli już chcieliby rzeczywiście jakoś to obiektywnie zmierzyć, to trzeba by dojść właśnie do tego samego dna obu światów, czyli świata biochemii, genów i organizmów oraz świata procesorów i na tym poziomie, na tym poziomie fizycznym używać jakichś pojęć samoorganizacji, entropii, porządkowania informacji itd. Wtedy moglibyśmy rzeczywiście wypowiadać się wiarygodnie na temat, czy to jest dużo, czy to jest mało, że na którymś tam nieskończenie wysokim poziomie jest 1 kilobajt informacji na przykład w genach. I czy to nam się wydaje dziwne, czy nie dziwne, bo może nam się okazać, że, że to właśnie nie jest dziwne, tylko to jest zadziwiająco mało efektywne na przykład, a nie wcale tak bardzo efektywne i tak bardzo oszczędne, jak nam się wydawało. No, o tych kwestiach wspominam też troszkę na Playliście sztucznego życia na tym kanale, która ostatnio wypełniła się. Wieloma filmami. Co prawda, to są filmy o charakterze wykładowym, więc nie każdy może chcieć oglądać ilość godzin powolnych i takich szczegółowych wykładów. Ale jeżeli te kwestie Was interesują i chcecie sobie posłuchać do śniadania albo obiadu, albo kolacji, albo dla rozrywki, jakichś takich rozważań, to oczywiście zapraszam. Kolejne uzupełnienie. Kwestia kreatywności. Ja tam podawałem taki przykład takich pudełeczek, że coś jest zamknięte w małym pudełeczku, potem wychodzi do coraz większego, coraz większego i może też nie do końca jasno to podkreśliłem, że to nie chodzi o to, że kreatywność polega na byciu w większym pudełeczku, tylko raczej na wychodzeniu z tych pudełeczek. Ale pamiętajcie, że znowuż ludzie, ta, ta kwestia jest jakby wszechobecna, że ludzie narzekają, że sztuczna inteligencja czegoś nie robi, ale przecież oni nie chcą, że, żeby ona to robiła. Oni nie chcą, żeby samochód autonomiczny decydował, gdzie on pojedzie i miał własną wolną wolę. Oni nie chcą, żeby samochód autonomiczny był kreatywny yy, za bardzo. <grytanie> tak, on może być kreatywny, bo może wymyślać alternatywne trasy do jazdu. No i potem ludzie narzekają, że. Że właśnie sztuczna inteligencja to jest yy, jakaś tam wąska, tak? Narrow, Artificial Intelligence, jest wąska, a nie ogólna, i że ten samolot autonomiczny nie potrafi. Nie ma specjalnie takiej wielkiej presji na świecie, w świecie technologii, żeby wymyślać ogólną sztuczną inteligencję. Hmm, to i tak się dzieje właśnie dlatego, że mamy coraz większą moc obliczeniową, więc wrzucamy coraz więcej danych. Też wiele razy o tym mówiłem, tak? że możemy mieć najpierw programik, który rozpoznaje tylko kotki, potem kotki i pieski, potem cały świat ożywiony, potem wszystkie obiekty, a potem do tego programika jeszcze dorabiamy sterowanie robotem, a potem to, tamto, to, Czyli to otwieranie i ta taka gradualna, stopniowa droga od ograniczonej, wąskiej, sztucznej inteligencji do tej ogólniejszej cały czas ma miejsce, ale to, to się dzieje jako niejako jako efekt uboczny postępu technologicznego. Wcale nie jest tak, że ludzie. Zważywszy na te wszystkie liczne niebezpieczeństwa, o których nieraz mówiłem na tych filmach, i może jeszcze powinienem nawet specjalny film na temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo sztucznej inteligencji. Super ciekawy temat. Może powinienem specjalny filmik nagrać. Natomiast no, ludzie nie chcą, żeby to się działo. Tak? Także tak samo z tą kreatywnością. Nie potrafi i nie chcemy, żeby potrafiła. Przynajmniej w dużym zakresie nie chcemy, żeby potrafiła. I wreszcie, okej, okay, tutaj tylko rata do tego, co powiedziałem, że jak omawiałem to środowisko sztuczno-inteligentne, to co prawda wiele razy mówiłem, że ten konkretny organizm, który tutaj widzimy, że ma taki generator samowzbudny tutaj, który steruje wszystkimi mięśniami, czyli że te stworki tak sobie chodzą, ale z jakiegoś powodu powiedziałem tam, że to nie są rekurencyjne sieci, chyba na, no, formalnie one oczywiście, że są, tak, bo tutaj mamy. Połączenia rekurencyjne, jak najbardziej, które widać gołym okiem. Ja właśnie mówiłem, że to jest taki zapętlony generator. Natomiast mówiąc o tym, że one nie są rekurencyjne, miałem na myśli to, że w tym generatorze nie ma żadnego feedbacku, żadnej informacji z zewnętrznego środowiska. Tak jak tutaj na przykład mamy dwa receptory zapachu, tak? I tutaj nawet mamy próbnik przyczepiony do tego neuronu. Także widać, że jak te stworki sobie chodzą i jakieś jedzonko jest po którejś ich stronie, to tutaj ten sygnał będzie się tak. Hmm. No, będzie asymetryczny, że lewa czy prawa strona wygra. Także to tylko uzupełnienie, że oczywiście to jest formalnie rzecz biorąc rekurencyjna sieć neuronowa z powodu tutaj tego drobnego elementu. Mówiłem też ostatnio, że rozczarowało mnie pojęcie intuicji. Rozczarowało w tym sensie, że miałem nadzieję, że ono jakoś jednak odróżni sztuczną inteligencję od człowieka, a w świetle tego, co było napisane w tych definicjach, które. Czytałem, no to okazywało się, że sztuczna inteligencja jak najbardziej jest intuicyjna, i ona nawet w pewien sposób nie może być nieintuicyjna, bo tam była kwestia tego, że nieświadomie różne rzeczy się objawiają. Także w międzyczasie czytałem jeszcze różne inne definicje intuicji, mając nadzieję, że ta definicja, z której korzystałem rok temu, była jakaś słaba i upośledzona. No ale okazało się, że Wikipedia całkiem nieźle <laughs> podsumowała, czy znalazła jakby taki wspólny mianownik. Tych wszystkich definicji, jakie funkcjonują. Tutaj, oczywiście, w angielskiej Wikipedii jest napisane dużo więcej na ten temat. Tak myślałem, myślałem bardzo intensywnie o tej intuicji i czy jakieś lepsze definicje istnieją, i jakoś przyszło mi do głowy takie sformułowanie kobieca intuicja, na przykład, jako powszechnie używane nie w tak głębokim sensie. Jak wpisałem w Google kobieca intuicja. Uznawana jest za nieuchwytne przeczucie, które pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji. To jest ym, bardzo istotna kwestia, że tu jest napisane dobrych decyzji, a nie złych, czyli skoro dobrych, to znaczy, że dobrze jest to mieć, taką intuicję. Odpowiadasz, bo w rzeczywistości sama nie wiesz skąd przeczucie, by postąpić właśnie tak. Kobiety robią coś, nie potrafiąc wyjaśnić tak naprawdę dlaczego, albo głos ze środka podpowiada, skarb kobiecej psychiki to coś nieuchwytnego, co pozwala nam podejmować dobre decyzje, choć nie wszystkie wybory wydają się racjonalne. Czyli mózg mi mówi tak, że to byłoby rozsądne, a ja zrobię inaczej, bo mam ten wewnętrzny głos. Tutaj było jedno coś bardzo śmiesznego. Jako jeden z niewielu przedstawicieli płci męskiej mam kobiecą intuicję, nawet moja żona mi jej z ostrości. Nie wiem, tyle śmiesznych myśli, że nie będę nawet ich wypowiadał tutaj, ale to było jedno z lepszych momentów. Ale właśnie takie konkretne podejście do tej kobiecej intuicji i takie konkretne, ścisłe czytanie tych wszystkich tekstów po prostu zabija całą, całą urodę, że tak powiem, tego myślenia o tym wewnętrznym głosie. No bo od razu człowiek myśli, czy można jakoś przede wszystkim to zweryfikować, bo przecież każdy, tak? I właśnie tutaj mężczyzna niesamowicie mnie rozbawił. Przecież każdy ma jakiś wewnętrzny, tak zwany wewnętrzny głos. I to nie jest tak, że puk, 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 hej, to ja, twoja kobieca intuicja chce ci powiedzieć coś tam, coś tam. No tylko po prostu coś tam się myśli, nie? Ale mm, wielu ludzi ma jakieś takie magiczne sposoby myślenia po prostu o sobie i o tym, co się dzieje w ich głowie. No i słyszą głosy, tak, na przykład, albo po prostu nagle pewna myśl przychodzi im do głowy i oni czują, każdy z nas pewnie zna to uczucie, tak, że że jesteśmy świadomi, że myśl pojawiła się tak jakby no, nie, nie, niespodziewanie, że jakby nie jest nasza, tak? Że nie wiadomo skąd ona się wzięła. Oczywiście, no, my wiemy skąd inąd, z różnych badań naukowych, mniej więcej, jak działa ludzki mózg, i że większość rzeczy jest nieuświadomiona, tylko niektóre z nich właśnie zapukają do naszej świadomości, ale mózg myśli równolegle, jak śpimy, to myśli i w ogóle cały czas myśli. I tylko jest powiedzmy takie wąskie gardło, które mm, przepuszcza niektóre myśli i one są mm, powiedzmy myślami świadomymi, więc to nic dziwnego, że w pewnym momencie pojawiają się myśli, które nas zaskakują albo czasem nawet rozwiązania problemów, ile razy przecież zdarza się tak, że... Mm, Mózg nam podsuwa gotowe rozwiązanie problemu, nad którym wcale nie myśleliśmy. Znaczy, kiedyś tam zaczęliśmy myśleć, stwierdziliśmy, że on jest za trudny, a potem nagle rozwiązanie przychodzi, tak? No i to też można by nazwać pewną formą intuicji, kreatywności, czy jakie tam ktokolwiek y, tajemnicze słowa sobie na ten temat y, wymyśli. No, natomiast właśnie tutaj kliknąłem na jeden z tych, y, aha, właśnie, że fakt potwierdzony badaniami, tak? No i tam było o tym, że mózg kobiety jest lepiej ukrwiony, więc. Y, Lepiej odbiera, zdaje się, że tam były emocje, stres i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, między innymi właśnie intuicji. No także można by w sumie poczytać ten pierwotny artykuł, o którym właśnie pisze, pisze ta strona internetowa. No ale dobra, dosyć o intuicji, to było dosyć rozrywkowe i wesołe. Przejdźmy do głównego tematu tej części serii o sztucznej inteligencji, czyli do tej osobliwości technologicznej. Do roli sztucznej inteligencji w osiągnięciu tej osobliwości. No więc, osobliwość, termin matematyczny, fizyczny, określający najczęściej sytuację, w której załamują się nasze prawa i nie potrafimy ekstrapolować, nie potrafimy czegoś wyznaczyć, wyliczyć. Zawsze można sobie wyobrazić dla prostoty funkcję 1 przez x, którą możemy wyznaczyć dla dowolnych xów oprócz zera, na przykład, bo mamy dzielenie przez 0. Czyli. W przypadku tych osobliwości matematycznych czy fizycznych sytuacja jest dosyć oczywista i dobrze zdefiniowana. To niekoniecznie musi być dzielenie przez zero. Możemy sobie po prostu wymyślić funkcję, która na przykład jest określona jakkolwiek dla wartości na przykład mniejszych niż 2,5 i większych niż 2,5, ale dla 2,5 i na przykład dla 7,32 nam się tak jakoś zachciało, że na przykład ona jest niezdefiniowana. I to my mówimy, że ta funkcja jest niezdefiniowana. No, i to jest już wtedy jakiegoś rodzaju osobliwość. Ale w przypadku osobliwości technologicznej, no właśnie, problem jest taki, że różni ludzie w różny sposób ją definiują. Ogólnie, właśnie wspólna jest ta analogia z tą matematyką, czyli z tym, o czym powiedziałem czyli, że to będzie pewien moment w przyszłości, w którym zdarzy się coś. Coś, co spowoduje, że będzie inaczej niż było do tej pory. <grywa> tak, chyba tak mógłbym to tak. Żeby te wszystkie dziwne pomysły na, na osobliwość technologiczną określić, to chyba tak mógłbym powiedzieć. Czyli stanie się coś, mm, co załamie nasze dotychczasowe na przykład przewidywania. Zaraz w jakichś konkretach i szczegółach powiem o kilku pomysłach. Zerknijmy do polskiej Wikipedii najpierw, bo jak to zwykle w polskiej Wikipedii jest mniej napisane na ten temat, mniej niż w angielskiej. Hipotetyczny punkt w przyszłym rozwoju cywilizacji, w którym postęp technologiczny stanie się tak szybki, że ludzkie przewidywania staną się nieaktualne. No więc właśnie będę raz rozmontowywał to pojęcie osobliwości i pokazywał może, gdzie ono jest dosyć słabe i czego też rzeczywiście powinniśmy się spodziewać po tej osobliwości. No więc a propos tego, że ludzkie przewidywania staną się nieaktualne, to mnie trochę rozśmiesza, no bo tak jakby ludzie mieli takie dobre przewidywania na temat przyszłości, no na temat bliskiej tak, ale dalszej już nie i one już w tej chwili są... Yy... Nieaktualne, tak? Okej, okay, no dobra. No więc myślałem, że napisali, że się załamują. No więc hmm. chciałem powiedzieć, że też się załamują. No więc są nieaktualne co do dalszej przyszłości również. Po prostu widzimy tylko troszkę do przodu. No i okej, okay, przewidujemy tą osobliwość, że ona nastąpi, no i prawdopodobnie mamy rację. Moim zdaniem mamy rację, tylko ja się nie przyznaję za bardzo do tego pojęcia osobliwość. W szczegółach, tak? Bo to jest takie wiercenie dziury w całym, które tutaj zamierzam właśnie dokonać. Głównym wydarzeniem mającym do tego doprowadzić byłoby stworzenie sztucznych inteligencji przewyższających intelektualnie ludzi. Myślę, że to nastąpi. Nie jest to oryginalne, zważywszy na to, co wszystko mówiłem w poprzednich filmach. Takie sztuczne inteligencje mogłyby opracowywać jeszcze wydajniejsze sztuczne inteligencje, wywołując lawinową zmianę w technologii. I tutaj właśnie już zaczynają się pewne problemy z tym pojęciem, bo pamiętajmy, że ludzie dzisiaj... Też cały czas wypracowują coraz doskonalsze sztuczne inteligencje. Także ten pro... i wcześniej, tak? Już od wielu, wielu lat. Yy, od zarania dziejów ludzie coś tam produkowali. Na początku lepsze łuki. <noise> Także ten postęp po prostu cały czas się odbywa. No i może to, co tutaj jest odmienne, to to, że jest mowa o tym, że sztuczne inteligencje same zaczną się ulepszać, ale to nie jest. Yy... Żadna różnica w stosunku do sytuacji, kiedy ludzie ulepszają te sztuczne inteligencje, może różnica potencjalnie mogłaby być tylko taka, czy w tym, że te sztuczne inteligencje robiłyby to albo bez konieczności wpływu ludzi, albo wręcz wbrew wbrew im woli ludzi. Tak? Czyli włączamy maszynkę i ona zaczyna coś robić i my wcale tego nie chcieliśmy. Także tylko tu jest różnica. Ale też jaka to jest tak naprawdę różnica, czy my myślimy, że ktokolwiek byłby w stanie zahamować na przykład to co ludzie robią? Powiedzmy, że ludzie zaczynają budować coraz lepsze sztuczne inteligencje, nawet nie takie, które same się mm, ulepszają. I ktoś mówi: "Słuchajcie, to, to jest współczesny problem. Słuchajcie, na przykład z powodów bezpieczeństwa zabraniamy wszystkim naukowcom na świecie pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, bo to jest dla nas niebezpieczne, podobnie jak na przykład biotechnologie, tak? Yy, no i czy my wierzymy, że to rzeczywiście się uda i się powiedzie, że ten zakaz będzie działał? No nie tak łatwo jest zatrzymać postęp ludzkości, no bo ludzie z różnych powodów cały czas chcą właśnie różne aktywności przejawiać, albo wręcz ze zwykłej ludzkiej ciekawości, która już, jak wiemy, może prowadzić do zguby i niekoniecznie będzie prowadziła do dobra cywilizacji. Na przykład, tak? Genialne wynalazki w nieodpowiedzialnych rękach mogą mieć jakieś straszne, katastrofalne skutki. No ale no, to osobna kwestia, tak? Tutaj, troszkę jakby, właśnie wiercąc dziurę w całym, tak, i rozmontowując to pojęcie osobliwości, pokazuję Wam, że to nie jest takie proste zdefiniowanie tej osobliwości jako ten moment, kiedy ta sztuczna inteligencja niby coś takiego strasznego robi, bo ludzie i tak będą to robili i nawet bez. Sztucznej inteligencji, która sama się polepsza. A jeżeli nawet zaistnieje taka sztuczna inteligencja, a ludzie na przykład jej zakażą czy wyłączą ją, no to co? To wtedy oznacza, że nie ma tej osobliwości. No takie różne szczegółowe rozważania. Szczerze mówiąc, jak się czyta te strony, nawet strony Wikipedii, to tam jest tak dużo nieścisłości. No wiadomo, Wikipedia nie jest jakimś tam recenzowanym źródłem, więc ktoś tam coś tam napisał. No, ale no dużo jest tutaj różnych nieścisłości. <gry> znaczy, nie mówię, że błędów, tylko no, no, trzeba było coś napisać na takie tematy, no trudne tematy. I mam wrażenie, że czasem to jest tak, że po prostu ludzki język i jego nieprecyzyjność tutaj nas trochę kąsi i gryzie, i nie potrafimy niejako wybić się ponad pewne kwestie, czy mówić o bardzo skomplikowanych fenomenach, właśnie dlatego, że, że język i mózg jakoś tak, to, to już są ta, tak wysokie poziomy abstrakcji. Że ciężko jest mówić precyzyjnie. Aktualnie nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstaną sztuczne inteligencje dorównujące ludziom. No i tutaj, na przykład, argument o, o złożoności ludzkiego mózgu i czy uda się to odzwierciedlić. No, no, nie, no nie, nie jest to wymagane wymagany żadne kryterium. I oczywiście, że można budować sztuczną inteligencję poprzez odzwierciedlenie ludzkiego mózgu taką jakąś silną sztuczną inteligencję. No ale przecież. Niekoniecznie tędy jest droga, a nawet jeżeli zbudujemy sztuczny mózg, który będzie działał miliard razy wolniej niż ten, znaczy sztuczny elektroniczny będzie działał miliard razy wolniej jak ten ludzki, no to są so what, że tak powiem. Mamy sztuczną inteligencję, to jest ogólna sztuczna inteligencja i działa miliard razy wolniej, tak jakbyśmy sobie zbudowali jednego człowieka, który, który działa miliard razy wolniej niż inni, albo nawet tysiąc razy wolniej, niech będzie. No i są. So no, a teraz yy, powiedzmy, że zbudowaliśmy ten sztuczny mózg, który działa dwa razy wolniej albo półtora raza szybciej. No, czy to robi jakiś, jakiś przełom, prawda? Teoria przyspieszających zmian do znudzenia, dyskutowana tutaj współczesne czasy, jakieś istotne wynalazki, a tutaj, czy, czyli na osi poziomej mamy, kiedy coś zostało wynalezione, a na osi pionowej, na skali logarytmicznej. Ile lat zajęło od momentu wynalezienia do momentu, w którym dany wynalazek był używany przez 25% populacji ludzi w Stanach Zjednoczonych, tak? I widać tutaj jest taka odwrotna skala, czyli u góry jest najmniej, na dole jest najwięcej. Widać, że na przykład tak, pierwszy przykład, na przykład PC, tak? 1900, nie wiem, tam jest 75 rok i na przykład, że to zajęło tam 9 lat, a na przykład internet. Wprowadzony później zajął już tylko tam, co ja powiedziałem, 9? Nie, to tam było na przykład 13, tak? a tutaj na przykład 8, czy tam 7 lat i tak dalej. Nie? A telefon to na przykład było tam 25 lat. Czyli że penetracja nowych produktów, penetracja populacji następuje coraz szybciej i szybciej, no ale takich wykresów jest oczywiście cała masa, więc wiemy oczywiście, że postęp przyspiesza. To nie jest jakaś dyskusyjna kwestia. Tu na przykład taki pogląd, że w 2029 roku pojawi się silna sztuczna inteligencja. No znowuż ta kwestia silna, tak, i tej ogólności, mówiłem Wam, że to właśnie wszystko się tak płynnie zmienia i nie można powiedzieć, że na przykład teraz nie mamy silnej, a potem 17 maja któregoś tam roku nagle będziemy mieli silną sztuczną inteligencję. No i że wyewoluuje w osobliwość. No właśnie, ta kwestia tej osobliwości, jeszcze nią się zajmiemy, ale najpierw zamknę okno, bo już słychać strzały coraz silniejsze i chyba mnie coraz gorzej słychać z tego powodu. Ciekawe są różne krytyki nadejścia osobliwości i że tak naprawdę to w ogóle nie nastąpi. Tutaj jest chyba mowa np. o patentach, że liczba patentów spada, czyli że niejako czynniki, które miałyby sprzyjać zaistnieniu osobliwości technologicznej, hamują. I ten proces w pewien sposób się nasyca, tak można powiedzieć, że asymptotycznie dąży do jakiegoś poziomu. I można powiedzieć, że postęp się zatrzyma na jakimś etapie właśnie z powodu tego, na przykład, tej liczby patentów, że nie można w nieskończoność wymyślać coraz nowych i coraz lepszych rzeczy. Słabe, słaba krytyka. Tutaj na przykład niektórzy naukowcy przewidują, że żadna maszyna nigdy nie osiągnie poziomu ludzkiej inteligencji, bo nie, tak? Nie wiem. Nie wiem w sumie, na pewno jakieś oczywiście argumenty mają, ale mi się wydaje bardzo nieuzasadnione taki pogląd. Wracając do angielskiej Wikipedii, tu jest właśnie runaway reaction, no ta kwestia tej takiej ucieczki, tak, że jesteśmy na skali inteligencji i w pewnym momencie rozwój tych sztucznych bytów tak bardzo przyspiesza, że ludzie nie potrafią już go dogonić. Myślę, że tak będzie, tylko po prostu nie będzie to taki pojedynczy moment i on będzie złagodzony wieloma innymi współistniejącymi procesami o których właśnie teraz chciałem powiedzieć tak na marginesie to z tych różnych terminów jakie tutaj występują to chyba najbardziej mi się podoba ten termin nadinteligencji czy superinteligencji zdefiniowany jako jakiś taki taka inteligencja która dominuje w każdym aspekcie ludzką czy jest większa czy lepsza od ludzkiej. To przynajmniej wydaje mi się jakoś tak dobrze zdefiniowany termin, a te wszystkie inne niekoniecznie i mam wrażenie, że każdy jakoś inaczej je definiuje. Mowa o tej prędkości, no to właśnie usiłowałem Wam pokazać, jak bardzo to będzie nie, niepojedynczy moment, ta osobliwość, jeżeli już, czyli właśnie, no tak jak dzisiaj ludzie robią inteligencje, które są wielokrotnie wolniejsze od ludzkich, ale już są użyteczne. One potem będą tak stopniowo coraz szybsze, 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 potem będą półtora raza wolniejsze, potem będą takie same jak człowiek. No i co z tego? Co z tego, że stworzymy ogólną sztuczną inteligencję, która jest równa człowiekowi tam na przykład za 15 lat? No, to tak jakbyśmy mieli dodatkowego obywatela. Oczywiście będzie miał różne zalety, podłączenie do na przykład całej wiedzy ludzkości, no ale na przykład nie będzie mógł przetwarzać tej całej wiedzy ludzkości odpowiednio szybko. Czyli to wszystko właśnie będzie powodowało, że ta sztuczna inteligencja będzie ekwiwalentem jednego człowieka, czy mózgu jednego człowieka. No i potem będzie ekwiwalentem mózgu dwóch ludzi, pięciu tysiąca całej ludzkości, kiedyś tam, kiedyś. Czyli jeżeli będzie ekwiwalentem całej ludzkości, to będzie tak, jakbyśmy mieli sklonowaną całą ludzkość razy dwa, tak? I ona będzie myślała w takim samym tempie jak cała ludzkość. No, czy to jest jakiś przewrót, tak? Jeżeli byśmy mieli dwa razy więcej ludzi na Ziemi, którzy by myśleli w jakimś tempie? Nie. Wyższość będzie polegała na tych innych zdolnościach sztucznej inteligencji, na nieskończenie perfekcyjnej pamięci, na mm, nie, nieomyłkowym przetwarzaniu informacji, takim niezawodnym przetwarzaniu informacji, na nieskończonej logice na przykład na bezpomyłkowym obliczaniu i tak dalej, i tak dalej. Na tym, że ona nie musi odpoczywać. Ale pamiętajcie, wszystkie te kwestie i tak kumulują się w tym ekwiwalencie co do, co do człowieka. Znaczy można, można, tak? Można je w ten sposób zagregować. Także jeżeli mówimy, że sztuczna inteligencja, która powstanie, będzie ekwiwalentem jednego człowieka, no to uwzględniamy te wszystkie różne zalety sztucznej inteligencji. Więc widzicie, że w tym świetle ten proces będzie nieskończenie ciągły. To nie będzie boom, <laughs> I nagle to się stanie. A jeszcze chciałem powiedzieć o tym innym zmiękczeniu czy złagodzeniu tego, tego momentu, no bo to nie będzie też tak, że ludzie sobie siedzą bezczynnie, tak? Tak jak ludzie teraz używają internetu i smartfonów i już nie są tak ograniczeni, jak byli 10, 20, 50 lat temu, no to w miarę jak przecież ludzie będą tworzyli te coraz lepsze systemy sztucznej inteligencji, to będą z nich korzystali. No, niestety jest ten przykry moment ograniczenia biologicznego naszych mózgów, i, i to o czym wspominałem z kolei w tym filmie chyba sprzed roku, o tym jak to będzie, jakby przyłączyć, a nie, to chyba na pewno wspominałem o tym na pierwszym wykładzie ze sztucznej inteligencji, jakby, ale na tym filmie sprzed roku chyba też, jakby, było, jakby, jakby to było, jakby przyczepić do mózgu człowieka. Jakiś taki na przykład elektroniczny byt, który, jakiś elektroniczny układ, który jest na przykład tysiąc razy od niego inteligentniejszy, cokolwiek to oznacza, tam ma więcej pamięci, szybciej przetwarza i tak dalej, że ten nasz stary biologiczny mózg, no to tak jakby złączyć dwa procesory, szybszy i wolniejszy, że to jest niewielkie pocieszenie, tak jak ludzie sobie myślą, że te implanty im jakoś tam pomogą i tak dalej. Te ograniczenia biologiczne, one zawsze będą istniały. My się możemy przetransportować do na przykład mózgu tysiąc razy szybciej myślącego. Ale, jeżeli sobie dołączymy coraz więcej tej pamięci i coraz więcej tych różnych zdolności, których my nie mamy, to coraz mniej jesteśmy nami. No i nie ma tutaj, no tak po prostu jest, tak? <laughs> więc, więc te wszystkie połączenia z, czy implanty mają ten koszt, że coraz bardziej nasz mózg będzie takim starym, wolnym, niedoskonałym, biologicznym mózgiem w porównaniu do tego czegoś lepszego. I on zawsze taki pozostanie. To tak jakby przyłączyć mózg mrówki do mózgu człowieka, tak? Że mrówka się ucieszy, jak duża nagle ma do dyspozycji, ale jej mrówi móżdżek będzie zawsze mrówim móżdżkiem przyłączonym do, do mózgu człowieka i to ten mózg człowieka będzie tak naprawdę myślał, w sensie, no tak, będzie ten taki wspaniały w porównaniu do mózgu mrówczego, a mózg mrówczy będzie już tym ziarenkiem piasku przyłączonym do wielkiego, skomplikowanego, wspaniałego Szybko przetwarzającego informacje nowoczesnego tworu. Dwie krytyki, żeby tylko zacytować coś konkretnie i pokazać, z jakiego miejsca odzywają się ci, którzy krytykują wystąpienie tej osobliwości. Nie ma najmniejszego powodu, żeby wierzyć, że to nadejdzie. No, tutaj jest lista różnych rzeczy, które ludzie przewidywali i wierzyli, że nadejdą, a one nie nadeszły. Czyli innymi słowy, to jest pokazanie, że wiara, czy przewidywanie, predykcja nie równa się, że to nastąpi? Pomimo tego, że ludziom bardzo się wydaje, że to nastąpi, czyli tego rodzaju krytyka. No i tutaj krytyka na zasadzie odmienności, że sztuczna inteligencja nie jest taka jak człowiek. The machinery has no beliefs, desires or motivations. No to już właśnie omówiłem na pierwszym filmie, to znajdowanie różnic pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją. Ryzyka jak najbardziej bardzo uzasadnione, więc może jeszcze. Ten temat doczeka się osobnego odcinka. Nie, żeby sobie tak opowiadać o tych ryzykach, bo nie mamy bladego pojęcia, co się stanie, ale raczej fajne są pomysły na to, jak teraz naukowcy kombinują, żeby tą sztuczną inteligencję, która potencjalnie miałaby wolną wolę i byłaby wysoce autonomiczna, jakoś okiełznać i ją przetestować. Zresztą filmy Science Fiction już to wielokrotnie ten temat wyeksploatowały. Te wykresy ilustrują różnicę pomiędzy. Tym gwałtownym przełomem, a takim stopniowym, stopniową ewolucją sztucznej inteligencji. No, właśnie tutaj widzimy jakiś taki liniowy, jakiś wykładniczy wzrost, no i wiemy, w roku koronawirusowym, mam nadzieję, że wszyscy już się przyzwyczaili do funkcji wykładniczej i do tego, jak ciężko jest ją okiełznać. No i wiadomo, że tam postęp ludzkości, postęp cywilizacyjny często się mówi, że ma charakter ponadwykładniczy nawet na tym wykresie który pokazywałem wcześniej o tych wynalazkach i tam jednej czwartej populacji stanów Zjednoczonych było widać że pomimo tego że mieliśmy skalę logarytmiczną to i tak nie mieliśmy funkcji liniowej tylko jeszcze rosnącą tak? także właśnie ponadwykładnicze wzrosty to dlatego że my aplikujemy do naszego rozwoju do naszego dalszego rozwoju aplikujemy wszystko to co już wynaleźliśmy i stąd się bierze rosnące tempo naszego rozpędzania się tak czyli przyspieszenie przyspieszenia można by powiedzieć. No, i tutaj dyskusja, czy będziemy mieli właśnie do czynienia z takim czy z takim scenariuszem. I jeden i drugi scenariusz, jak odpowiednio. Zaraz Wam pokażę jeszcze jedną animację. Jeden i drugi scenariusz, jak odpowiednio przybliżymy się do tych skal, no to czyli do ty, no to jakby odpowiednio rozszerzymy tą poziomą oś. No, on po prostu jest łagodny, tak? Mm. Tylko rzeczywiście tempo. Się różni. Natomiast to, że ludzie nie będą w stanie nadążyć za postępem ze swoimi mózgami tak, jak je znamy dzisiaj, swoimi dzisiejszymi mózgami, no to w ogóle jest oczywiste, tak? Tak na pewno będzie. Dlatego mówię, że to będzie złagodzone przez te różne rozszerzenia człowieczeństwa, ale no właśnie ten mózg mrówczy w pewnym momencie stanie się rzeczywiście mózgiem mrówczym w porównaniu do, do sztucznej inteligencji. Także to nas oczywiście czeka. I prawdopodobnie będziemy musieli, jeżeli będziemy chcieli utrzymać jakoś, może nie tyle naszą tożsamość, ale nasze wspomnienia i przeszłość, będziemy musieli pożegnać się z naszym biologicznym substratem, czyli z naszymi biologicznymi, tradycyjnymi mózgami, jeżeli nie będziemy chcieli zostać właśnie na strychu zakurzeni jako jakieś takie relikty przeszłości. Fajne jest to, że angielska Wikipedia. Opisując historię tego pojęcia osobliwości, wspomina też powieść Stanisława Lema z 1981 roku, Golem XIV. Polecam, jak zresztą większość <grym> powieści Stanisława Lema. No i na koniec obiecana animacja zobaczcie, jaką tutaj mamy wspaniałą osobliwość. Nic, 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 i nagle coś gwałtownie się dzieje. Także to jest przykład osobliwości. No ale teraz. Jeżeli zaczniemy się do niej przybliżać coraz bardziej, to jak widzicie, osobliwość nam się coraz bardziej rozmywa, i rozmywa, i rozmywa. I tak jak sobie wyobrażamy, że firework to jest, robi boom, <grydy> i to jest jeden moment, to oczywiście w mikroskali to dzieje się stopniowo. A jeszcze możemy sobie obejrzeć tutaj taki inny widok, i tutaj to też nam może się wydawać, że to jest takie tyk. I że coś stało się nagle, a potem zaczynamy się przybliżać i przybliżać. I nagle się okazuje, że to wcale nie było takie nagle, tylko stopniowo rosło, a nawet jak będziemy się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej przybliżali, to widzimy, że to był powolny proces. Także wszystko zależy od perspektywy. To Wam chcę tutaj na tej wizualizacji pokazać. Czyli jeżeli mamy wolne taktowanie i wolne mózgi, to nas osobliwość przeraża. Jeżeli jesteśmy. Tym czymś, co dokonuje osobliwości, to doskonale rozumiemy skąd to się wzięło i gdzie to podąża, i jesteśmy na fali tego procesu. To tak samo. No, zresztą widzimy też różnicę pokoleniową, tak? Często, często starsi ludzie mówią o tym, że wszystko, co robią młodzi, to robią tak szybko i po łebkach, i wszystko się tak szybko dzieje. To właśnie jest taka, taka mniej więcej analogia. Że gdyby być jakimś wolnomyślącym bytem, jakimś tysiącletnim drzewem, to na przykład zmiany klimatu, które ludzie wywołali, wydają się bardzo gwałtowne. No a jeżeli jesteśmy ludźmi i na przykład sami jesteśmy agentami, którzy coś tam powodują, to my wiemy dlaczego to zrobiliśmy i po co i dlaczego tak się stało. Nie wnikam w to, co ludzie spowodowali, a co nie, tylko podaję taki przykład, właśnie. Różnicy punktów widzenia na tą osobliwość. Czyli wszystko, co się mówi o osobliwości i że my to nazywamy osobliwością, jest kwestią naszej ludzkiej perspektywy. I ten moment, kiedy przestaniemy ogarniać to, co się dzieje, to dlatego, że jesteśmy takimi, a nie innymi ludźmi. Okej, okay, to tyle mojego opowiadania o jakichś szczegółach i detalach osobliwości i jak ona faktycznie będzie przebiegała, czy gwałtownie, czy łagodnie i co się będzie w okolicy tego momentu. Działo z ludzkością, z cywilizacją. Jak ludzie będą nadganiali ten postęp sztucznej inteligencji i jak będą się z nim integrowali. Zwykle po tych corocznych filmikach miałem jakąś niespodziankę, przynajmniej taka była sytuacja w poprzednich latach, w postaci jakiegoś krótkiego opowiadania science fiction, ale ten rok był bardzo szczególny i nie miałem czasu nic takiego napisać. Pierwsze opowiadanie nazywało się Zagnieżdżenie. Jak widzicie, miało bardzo dziwny pierwszy rozdział, ale właściwie, czy to był pierwszy rozdział? A drugie opowiadanie nazywało się Człowieczeństwo i już było bardzo tradycyjnym opowiadaniem science fiction. Także mam nadzieję, że dojdzie do tego, że w kolejnych latach będę miał więcej czasu. W tym roku jedyne, co mogę zaoferować, to to, na co poświęciłem czas właśnie w ostatnich tygodniach i miesiącach, to znaczy na zrobienie i nagranie tutorialu właśnie do tego środowiska symulacyjnego i ewolucyjnego, także kilkanaście części tutoriala. No, po angielsku, co prawda, ale jeżeli macie ochotę pogrzać swoje komputery i poprowadzić właśnie ewolucję takich organizmów i zobaczyć, co wam się wyewoluuje, jak widzicie, one mają sieci neuronowe, jakieś takie proste ciała, one też są opisane jakimiś genotypami. Także, jeżeli znacie angielski, macie ochotę. Porobić samodzielne eksperymenty z ewolucją właśnie takich tworów, to zachęcam. No i tradycyjnie, pora na wyprawę w Poznań i obejrzenie, jak w tym roku wyglądają fajerwerki, o ile w ogóle wyglądają, bo wiem, że przemieszczanie się jest niezalecane, chociaż są różne interpretacje tego, co to znaczy niezalecane. Także, jeżeli nie udałoby mi się na przykład wydostać i bezpiecznie przemieszczać to będę musiał odkurzyć mój stary teleporter, który mam nadzieję, że nie wyteleportuje mnie gdzieś <gryśla> za daleko i będę mógł przynajmniej zobaczyć jak wyglądają fajerwerki w jakimś tam miejscu w Polsce. Także do usłyszenia za rok i pozdrawiam.